Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do 24 filmu informacyjnego. Moi drodzy, na samym początku chciałbym przejść do spraw ponadprogramowych, ponieważ tych jak zwykle nazbierało się kilka. Kochani, zgodnie z tym co mówiłem i zgodnie z tym co zapowiadałem, w końcu po tak długim czasie, że aż wstyd, udało mi się zakupić 8 GB RAMu marki Kingston, dokładnie Kingston Fury Beast. No i po włożeniu tych RAMów do płyty głównej, co udało mi się zauważyć? Teraz mając 16 giga w komputerze, zauważyłem, że filmy renderują mi się nieco szybciej, a w skali miesiąca i po prostu w skali tego, ile ja tego wszystkiego renderuję, pozwoli mi to zaoszczędzić w ciągu miesiąca kilka ładnych godzin, tak więc jest to zakup jak najbardziej na plus. No i jest to zakup tym ważniejszy, ponieważ jest to kolejny tutaj komponent komputera w pełni, w 100% sfinansowany z Waszych donatów, tak więc bardzo mocno i bardzo serdecznie Wam kochani za to dziękuję, czyli komputer po raz kolejny jest rozbudowany dzięki Wam. No i moi drodzy, kolejna kwestia, może nie tyle co ponadprogramowa, ale bardziej losowa. Otóż moi drodzy, niestety w moim monitorze siadła matryca, czy też nie tyle co siadła matryca, po prostu na monitorze pojawiły się takie pionowe, szerokie, przebarwione pasy. No i już 29 stycznia oddałem monitor, nie będę mówił marki, do serwisu. Bez problemu wzięli na serwis. Czekałem około 2 tygodni, pyk 13 lutego, przywieźli mi z powrotem monitor. No i jakież było moje na początku zdziwienie, gdy okazało się, że monitor tak jak miał uszkodzoną matrycę, tak ma ją nadal. Nie wiem, czy po prostu ten monitor sobie leżał tam gdzieś na stole i czekał po prostu aż jakiś tam czas minie i odeślą mi go bez zaglądania do niego, czy po prostu jakaś pomyłka miała miejsce, czy niedopatrzenie. W każdym razie z tej takiej konsternacji i zdziwienia, no to troszeczkę delikatnie mówiąc się zagotowałem i niestety musiałem po 2 dniach po prostu oddać z powrotem monitor na reklamację. No i nadal po dzień dzisiejszy czekam, nie wiem jak to się rozwinie, czy po prostu wymienią mi całą matrycę, czy cośkolwiek innego zrobią, nie wiem, jest gwarancja, ma to być zrobione, w sumie nie interesuje mnie to, no ale no troszkę pechowo, że musiałem 2 razy oddawać monitor. Tym niemniej, moi drodzy, nie musicie się przejmować, śmigam na moim starym monitorze, ma już chyba 14 lat, nawet chyba jeszcze nie ma złącza HDMI, musiałem z przylotki korzystać, tym niemniej dzięki tutaj panelu sterowania Nvidia mogę sobie rozszerzyć tą rozdzielczość z 1080p, jaką oferuje monitor, do 4K, więc tutaj żadnej, że tak powiem, żadnego spadku jakości moich materiałów nie będzie. Chciałem Wam, moi drodzy, tylko po prostu o tym napomknąć, że no niestety czasami te gwarancje po prostu no nie przynoszą takich rezultatów, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i okej, moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o te sprawy ponadprogramowe, więc możemy teraz spokojnie przejść do spraw bieżących. Moi drodzy, seria Zagrajmy w Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2 dobiega końca. No i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Cóż, kolorowo na pewno nie było. Nie była to seria jakoś tam dobrze odebrana, nawet bym nie powiedział, że ta seria była średnio odebrana. Była z pewnością odebrana dużo poniżej przeciętnej. Tym niemniej, moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi po prostu zachwycać się RTS-ami. Nie dla każdego taka ślamazarna, jakby nie patrzy, troszkę rozgrywka musi być czymś interesującym. Ale tak jak mówiłem na samym początku, jeszcze przed tą serią, chciałem, żeby nawet fani RTS-ów tutaj mieli coś dla siebie. A z racji tego, że dawno żadnego RTS-a nie było, no to tę gierkę ograłem. No i cóż, wszystkim tej garstce, zwłaszcza która tam stale komentowała moje odcinki z Władcy Pierścieni, chciałem po prostu serdecznie podziękować za to, że byliście, za wszystkie łapki, komentarze, suby i tak dalej. Po prostu Wam dziękuję. No i teraz, moi drodzy, możemy płynnie przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 17 lutego i obecna liczba subskrybentów na moim kanale wynosi 1098 subskrybentów, tak więc naprawdę bardzo fajnie, jesteśmy już blisko 1100 subów. No i nie musicie się martwić, ja cały czas pamiętam o tym specjalu, podejrzewam, że na 90% ten specjal pojawi się w marcu, tak więc jeszcze troszkę przyjdzie poczekać, ale wydaje mi się, że warto. No i okej, moi drodzy, jedna seria Zagrajmy w dobiegła końca, więc wypada rozpocząć kolejną serię Zagrajmy w, a kolejną serią Zagrajmy w na moim kanale będzie seria z gry Flatout 2. No i moi drodzy, mam informację dotyczącą daty rozpoczęcia serii z gry Flatout 2. Niestety będziecie musieli troszeczkę poczekać. Tak jak mówiłem, ja nadal troszkę borykam się z moimi problemami zdrowotnymi.
No i to będzie dość długie borykanie się, ale spokojnie, tutaj pomału sobie progresuje, więc nie ma tragedii. Tak więc, moi drodzy, pierwszy odcinek z drugiego Flatouta pojawi się 25 lutego. Ten materiał wpadnie, żebym was nie skłamał, chyba 20 lutego, więc raptem 5 dni pauzy. Wydaje mi się, że jakichś tragedii na kanale nie będzie. No i wydaje mi się, moi drodzy, że ta gra będzie stała w ostrym kontraście do Władcy Pierścieni, przynajmniej pod względem dynamiki rozgrywki, bo to, co się dzieje w drugim Flatoucie, to jest po prostu czysty Meksyk. Tutaj każdej nawet się do Flatouta dwójki nie umywa, bo tam się dzieją po prostu takie wiksy, że głowa mała. Tak więc wydaje mi się, że wszyscy fani ścigałek i moje paplaniny podczas właśnie ogrywania tych ścigałek będą zadowoleni. A jak przyjmie się ta seria? Cóż, zobaczymy. Czas wszystko pokaże. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. No i tam jak zwykle się po prostu dość mocno nawywijało. Pojawiła się jedna wpłata i kiedy zobaczyłem tę wpłatę, no to moja reakcja wyglądała mniej więcej tak. Powiem wam, że już zdruzgotała mnie sama kwota, jakżeż egzotyczna, no i duża, wielka, niebotyczna, biorąc pod uwagę wielkość kanału. No i, moi drodzy, kto mógł umieścić taką wpłatę? Oczywiście użytkownik Mafian 2395, który wpłacił mi 330 zł i 45 groszy. No po prostu, no już sama kwota to jest po prostu niszczyciel umysłu. No i oczywiście przeczytajmy tego donata. Ach, Persi, nigdy się nie nauczy. Tacy jak ja mają plan awaryjny. Już ma zaplanowane wszystko, więc za niedługo z tego fotela wywali się na swoje cojones. Idź pucuj swoją cenzurę. Nie pulpecie. O matko, ale no co pulpecie? No nie wiemy, czy Persi jest szczupły, czy pulchny. No dziwne to było. Ale na swój sposób, no po raz kolejny uszczypliwe, no ale ta wojenka to już jest dla mnie czymś uroczym i tak dalej. Pozdrawiam, Kłachodron, masz na RAM. No RAM już kupiłem przedtem, ale dziękuję mordeczko. Pieniążki na pewno się przydadzą, bo jeszcze kilka rzeczy do zrealizowania jest. Tak więc, Mafian, chylę czoła i bardzo, bardzo mocno dziękuję za kolejną ogromną wpłatę. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyć, ale no wojenka po prostu nadal trwa. No i, moi drodzy, standardowo, na co pójdą te pieniądze, zgodnie z moją zapowiedzią z poprzedniego filmu informacyjnego, tym razem kupię sobie napęd DVD i na 90% będzie to napęd Asusa, tak więc kolejny zakup już mam zaplanowany i w następnym filmie informacyjnym wam go przedstawię. No i cóż, moi drodzy, to będzie chyba wszystko. No i, moi drodzy, zgodnie z tym, co mówiłem, słyszymy się 25 lutego podczas pierwszego odcinka z drugiego Flatouta. Z pewnością mocno się tam poobijamy. No i wydaje mi się, że dla wielu z was ta seria będzie czymś przyjemnym do oglądania. No i cóż, moi drodzy, to chyba będzie wszystko. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!